Nowe życie Adi Nowakowskiej po odejściu z pytania na śniadanie. Ida Nowakowska, dawniej znana jako gwiezdna prezenterka TVP, została przyłapana na spacerze po Warszawie w towarzystwie swojej niespełna trzyletniej córki oraz matki. Po odejściu z pytania na śniadanie. Nowakowska zanurzyła się w nowych projektach, które wydają się przynosić jej wiele satysfakcji. Kropka, mimo że odejście z telewizji nie było dla niej łatwe, i da szybko znalazła sobie nowe wyzwania. Obecnie skupia się na międzynarodowych projektach, podróżując między innymi do USA i Paryża. Choć od stycznia nie pojawia się już tak często w mediach, jej aktywność na Instagramie sugeruje, że wiele czasu spędza także z synem. Maksymilianem, który jest prawie trzyletnim maluchem kropka, niedawno paparazzi przyłapali idę na spacerze po ulicach Warszawy, gdzie biegała za swoim rozbrykanym synem. Towarzyszyła im także mama ID, Joanna Maria Żamojdo, która pomagała córce pchać pustą spacerówkę. Na zdjęciach widać, jak Nowakowska ubrana jest w luźne spodnie, szary sweter, skórzaną kurtkę i czarne tenisówki co stanowi kontrast do jej wcześniejszego wizerunku jako prezenterki telewizyjnej. Kropka, to zaskakujące spotkanie na ulicy uchwyciło uwagę mediów i fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą dalsze losy Aidy Nowakowskiej po jej odejściu z telewizji. Choć nie występuje już regularnie w mediach, wydaje się, że celebrytka cieszy się teraz życiem poza kamerami, skupiając się na rodzinnym życiu i nowych wyzwaniach zawodowych. Jej spontaniczny wygląd i naturalność na spacerze pokazują, że Nowakowska odnajduje radość i spełnienie poza światłem reflektorów telewizyjnych. Czekamy z niecierpliwością, aby zobaczyć, jakie projekty zawodowe przyniesie jej przyszłość i jak będzie rozwijać się jej życie osobiste. Kropka jest również godne podkreślenia, że Ida Nowakowska wydaje się znaleźć równowagę między swoją pracą a życiem rodzinnym. Jej zaangażowanie w międzynarodowe projekty oraz spędzanie czasu z synem sugerują, że celebrytka potrafi skutecznie zarządzać swoim czasem i priorytetami. Widać, że Nowakowska odnajduje harmonię w życiu poza światem telewizji, co jest inspirującym przykładem dla wielu jej fanów.